Shalom lach miyam meleat ha-chesed Adonai'ma beruchah anashim Ubaruch beribit net Yeshua miyam ha-kasha Ima Elohim nipaleli ba'adimu Achotim ma'atau vishat Motenu ha-aman Shalom lach miyam מלאת החסד, אדוני עמך, ברוכת אנשים, וברוך בריבית נת, ישוע, מרים הקדושה, עם האלוהים מתפללי בעדינו, אחותים מהתה ובשעת, מותינו האמן, שלום לך מרים. Adonai imach, beruchah anashim, ubaruch beribit net, Yeshua, Miriam hakdasha, ima Elohim mitpaleli ba'adenu, achotim ma'ata uvishat, motenu ha'aman, shalom lach Miriam, meleat ha'chesed, Adonai imach, beruchah anashim, ubaruch beribit net, Yeshua, Miriam hakdasha, ima Elohim mitpaleli ba'adenu, achotim ma'ata uvishat, motenu ha'aman, shalom lach Miriam, meleat ha'chesed, Adonai imach, beruchah anashim, ubaruch beribit net, Yeshua, Miriam hakdasha, ima Elohim mitpaleli ba'adenu, achotim ma'ata uvishat, motenu ha'aman, shalom lach Miriam, meleat ha'chesed, Adonai imach, beruchah anashim, ubaruch beribit net, Yeshua, Miriam hakdasha, ima Elohim mitpaleli ba'adenu, achotim ma'ata uvishat, motenu ha'aman, shalom lach Miriam, meleat ha'chesed, Adonai imach, beruchah anashim, ubaruch beribit net, Yeshua, Miriam hakdasha, ima Elohim mitpaleli ba'adenu, achotim ma'ata uvishat, motenu ha'aman, shalom lach Miriam, meleat ha'chesed, Adonai imach, beruchah anashim, ubaruch beribit net, Yeshua, Miriam hakdasha, ima Elohim mitpaleli ba'adenu, achotim ma'ata uvishat, motenu ha'aman, shalom lach Miriam, meleat ha'chesed, Adonai imach, beruchah anashim, ubaruch beribit net, Yeshua, Miriam hakdasha, ima Elohim mitpaleli ba'adenu, achotim ma'ata uvishat, motenu ha'aman, shalom lach Miriam, meleat ha'chesed, Adonai imach, beruchah anashim, ubaruch beribit net, Yeshua, Miriam hakdasha, ima Elohim mitpaleli ba'adenu, achotim ma'ata uvishat, motenu ha'aman.
Przemienienie na górze Tabor. Posłuszni Twojemu, Maryjo, wezwaniu do 15-minutowego rozważania jednej z różańcowych tajemnic. Czynimy to także dziś, w pierwszą sobotę miesiąca. Wierzymy i ufamy, że skoro nas do tego, Matko, zapraszasz, to znaczy, że jest to bardzo ważne dla realizacji planu, który Bóg chce przeprowadzić poprzez Twoje niepokalane serce objawione nam w Fatimie. Wzywasz nas i jednocześnie jak najlepsza i najbardziej hojna z matek od razu obiecujesz, że ten konkretny, a przecież nie najtrudniejszy wysiłek stanowi jeden z elementów właśnie przyspieszających upragniony triumf Twego niepokalanego serca, że wierność Twojemu wezwaniu doprowadzi także każdego z nas i cały świat do przemiany, do przemienienia także naszego serca. Dzisiaj więc pragniemy wejść na górę przemienienia, utożsamianej tradycyjnie z górą Tabor. To jedna z tych gór, na które prowadzi nas Chrystus, gdy podążamy za Nim wiernie śladami Ewangelii. Wiemy, że nasze życie duchowe jest wiernym kroczeniem za Jezusem na wszystkie góry, na których On sam przebywał. Nie tylko na górę przemienienia, ale również na górę walki wewnętrznej, czyli górę oliwną oraz górę męki i cierpienia, Kalwarię. Naśladowanie Jezusa jest wiernym podążaniem za Mistrzem w chwilach radości, cierpienia, trudu oraz chwały. Ewangelista stwierdza, że Jezus zabrał swoich uczniów na bardzo wysoką górę. Góra w przekonaniu starożytnych była miejscem objawiania się Boga. Właśnie tam w boskiej chwale objawił się swoim uczniom. Jego twarz została przemieniona, jego odzienie stało się lśniąco białe. Wszystkie te szczegóły złączone z promieniejącą światłością, która biła z postaci Jezusa, ujawniają jego boski majestat i jednocześnie zapowiadają przyszłą chwałę zmartwychwstania. W Jezusie mają się wypełnić wszystkie proroctwa i prawo Starego Przymierza. Na górze wysokiej Jezus przemienił się w obecności uczniów. Jego zewnętrzny wygląd jest znakiem tego, co działo się w Jego wnętrzu. On świadczy o bliskości i całkowitej więzi z Ojcem. W podobny sposób promieniowała twarz Mojżesza, gdy także był na górze, na Synaju, gdy również on rozmawiał z Bogiem. Lśniąco białe szaty Jezusa są jak promieniowanie Jego boskości. Wszystko w Chrystusie jest jasne, czyste, świetlane. Objawia piękno i światło Boga. Święty Łukasz podkreśla, że przemienienie miało miejsce w czasie modlitwy. Modlitwa przemienia. Dzięki niej wszystko może stać się jasne, przejrzyste, czyste. Niepotrzebne są wtedy maski, iluzje. Pozostaje prawda o naszej słabości, ale również o wielkości. To bardzo ważne, to co najważniejsze w naszym życiu, każde właściwe rozeznanie, dobrze rozeznane decyzje, wszystko to dokonuje się na modlitwie. Tym bardziej zrozumiałe jest to ogromne pragnienie Twojego, Fatimska Pani, serca, by uczynić z nas ludzi modlitwy. Módlcie się, módlcie się, módlcie się. Nieustannie powtarzasz te słowa światu, każdemu z nas. Tylko serca rozmodlone potrafią usłyszeć Twój matczyny głos i hojnie na niego odpowiedzieć. Potrzebujesz, Matko, ludzi modlitwy. Tylko tacy są w stanie pomóc uratować świat.
Przypomina mi się biblijna scena z Księgi Rodzaju, gdzie Abraham targuje się z Bogiem o Sodomę i Bóg gotów jest przebaczyć całemu miastu, gdyby znalazł w nim choćby 10 sprawiedliwych. Dziś ty, matko, jak biblijny Abraham, wstawiasz się za naszym światem i szukasz sprawiedliwych, tych, którzy mają serca przemienione przez modlitwę. Chcemy odpowiedzieć na ten twój gorący apel, matko. Więc wstawiaj się za nami. Wspieraj nas swoją modlitwą, abyśmy byli ludźmi przemienionymi przez modlitwę. Na górze przemienienia Chrystusowi i towarzyszącym mu apostołom objawiają się Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiają z Jezusem. Mojżesz jest przedstawicielem prawa Starego Testamentu, uchodził bowiem za prawodawcę, Eliasz przedstawicielem proroków dawnego przymierza. Według tradycji żydowskiej Eliasz nigdy nie umarł, został wzięty jako żyjący do nieba, natomiast Mojżesz został pogrzebany przez samego Boga w nieznanym miejscu na górze Nebo. Obydwaj mieli pojawić się w czasach mesjańskich, zapowiadając bliski koniec świata. Bezpośrednio po propozycji Piotra pojawia się obłok, który zakrywa tajemnicze postacie i pozostawia jedynie widok Jezusa. Obłok przypomina objawienia się Boga ze Starego Testamentu. Z obłoku dochodzi do apostołów głos Ojca: to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Słowa te przywołują na pamięć scenę chrztu Jezusa w Jordanie. Tam również Bóg objawił synostwo Boże Jezusa. Odsyłają nas również do wydarzenia, które będzie miało miejsce pod krzyżem. To tam świadek śmierci Chrystusa, rzymski żołnierz, setnik, wyzna, że Jezus jest Synem Bożym. W ten sposób w najważniejszych momentach działalności Jezusa pojawia się potwierdzenie, że Chrystus jest prawdziwie Synem Boga. Na początku działalności, podczas chrztu w Jordanie, w toku działalności i w momencie ukrzyżowania i śmierci, niebieski Ojciec towarzyszył mu we wszystkich przez niego podejmowanych czynach i głoszonych słowach. Wypowiedź Boga Ojca kończy się wezwaniem do posłuszeństwa: Jego słuchajcie. To przynaglenie do tego, aby uczniowie, a wraz z nimi także my wszyscy, którzy idziemy za Jezusem, byśmy nie zawahali się pójść za Nim również w trudnych momentach, a szczególnie w godzinie męki i śmierci. Słysząc ów tajemniczy głos z nieba, uczniowie bardzo się przestraszyli. Jakże bardzo rozważanie tej sceny przypomina to wszystko, co 100 lat temu wydarzyło się w maleńkiej portugalskiej wiosce. Oto trojgu małym pastuszkom, Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie, objawia się piękna pani. Początkowy lęk przerodził się w gotowość pełnienia woli Boga, który tak bardzo obrażany jest przez ludzkie grzechy, o czym niebieska matka mówiła dzieciom: Jego słuchajcie. Te słowa zapadły mocno w ich młode i gorliwe serca. Ileż ofiar były w stanie znieść te małe dzieci? Jakże bardzo przemienione były ich malutkie serca. Jego słuchajcie. Słuchajcie Boga, zdawała się mówić dzieciom Najświętsza Dziewica, a one odpowiedziały z całego serca, gotowego do poświęceń i ofiary. Thank you.
Ta tajemnica przemienienia uczy nas także szukania oblicza Jezusa. Chrystus jakby na chwilę odsłonił swoją boskość wobec zdumionych uczniów. Pokazał im, kim jest w rzeczywistości. Że nie jest jedynie mistrzem i nauczycielem z Nazaretu, ale prawdziwym Bogiem. Ale aby dojrzeć w nim Boga, potrzeba wiary. W naszym świecie spotkać możemy jednak wielu niewierzących, czy nawet nieznających Chrystusa. Maryjo, tak bardzo bolało nad tym faktem Twoje niepokalane serce. Mówiłaś dzieciom, że tak wielu biednych grzeszników trafia do piekła, bo nikt się za nich nie modli i nie ofiarowuje swych wyrzeczeń i ofiar. O jakże bardzo to wezwanie aktualne jest także dziś, po przeszło 100 latach od tamtego wydarzenia. Świat, w którym żyjemy, zdaje się być totalnie zagubiony w niewierze i błędzie. Co gorsza, nawet wielu deklarujących się jako wierzący żyje w praktycznej niewierze. Tu już nie chodzi nawet o tak zwanych wierzących, a nie praktykujących. Tych, którzy swoją niewiarę przykrywają pustymi deklaracjami wiary w Boga. Chodzi więc jeszcze bardziej o praktykujących, a niewierzących. Tych, którzy mimo spełniania nawet praktyk religijnych w codziennym życiu nie żyją wyznawaną przez siebie wiarą w praktyce, a świadczą przeciw nim ich codzienne wybory, słowa, postawy i zachowania. Chodzą do kościoła, przyjmują sakramenty święte, przykładnie chodzą do spowiedzi, a nie wierzą w dobro, uczciwość, miłość i miłosierdzie. Także w Ewangelii widzimy ten dylemat. Grzesznicy potrafią być bardziej wspaniałomyślni i lepsi niż faryzeusze i uczeni w piśmie. Właśnie na kartach Ewangelii spotykamy przecież celników, jawnogrzesznice, synów marnotrawnych, dobrych łotrów, którzy okazują się bardziej miłosierni i dobrzy niż wielcy arcykapłani, kapłani uczeni w piśmie, niektórzy modlący się w świątyni. Ale przecież to właśnie sam Chrystus piętnuje taką postawę. Grzechy ludzi, nawet najbardziej wierzących, nie są argumentem przeciwko dobroci Boga, ani przeciwko temu, że to tylko Bóg jedynie jest źródłem dobra. Przemieniony Chrystus odsłania przed nami prawdziwy świat, ten, w którym Bóg jest źródłem i światłem każdej rzeczywistości. Maryjo niepokalana, Twoje serce, jak serce żadnego innego człowieka, zostało przemienione i całe przeniknięte łaską. Prowadź nas do Jezusa przemienionego, aby i nasze życie, nasza codzienność rozświetlona była blaskiem Chrystusa i Jego Ewangelii. Tak często spowijają nas ciemności grzechu i niewiary. Niech Twoja obecność przy nas przyniesie nam ukojenie. Niech oddali ciemność, a przywróci blask prawdziwego Bożego dziecięctwa. Święta Boża Rodzicielko, przynoś nam Jezusa każdego dnia naszego życia, aż do dnia, gdy narodzimy się na nowo w tej niegasnącej światłości, której promienie spowijały Chrystusa przemienionego na górze i tych, którzy Mu towarzyszyli.
Stwórco świata przyjdź.